Tobie za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za ten dom. Dziękujemy Tobie za tę wspólnotę. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że Ty jesteś Bogiem, który spotyka się z ludźmi w duchu. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty działasz w nas, działasz przez nas. Że Twoje słowo jest jak głos, jak miecz. Ojcze, otwieramy nasze umysły i my przyjmujemy od Ciebie Twoje słowo, że Twoje słowo. Amen. Słuchajcie, ja chcę Wam taką jedną rzecz pokazać. Jakbyście kiedykolwiek chcieli o kimś, znaczy z kimś o tym rozmawiać, jakbyście mieli sami wątpliwości kiedykolwiek. Bo dużo my mówimy na temat funkcjonowania humanizmu i wielu ludzi pyta, gdzie my mamy na te rzeczy potwierdzenia w Biblii, nie? My nie musimy mieć nigdzie potwierdzenia z Biblii, to nie o to chodzi, że my musimy mieć te potwierdzenia w Biblii, ale chodzi o to, że kiedy dotykamy naszym życiem ludzi, to dobrze jest wiedzieć, o czym my w ogóle mówimy. Ja nieraz o tym mówię, że to są takie dwa nurty działania diabła, to jest religia i humanizm. I Jezus o tym mówi. On o tym opowiada przez cały czas, w różnych miejscach. I mówi między innymi w ten sposób, w Ewangelii Marka w 7 rozdziale. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest dalekie ode mnie. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest dalekie ode mnie. Wiecie, co to jest? To jest werset o religii. To jest religia właśnie. Lud ten czci mnie wargami. Religia, jakby duch religii, to jest demoniczna siła, która w ludziach robi podział między ich sercem a tym, co oni robią na zewnątrz. Są masy ludzi na świecie, którzy wytworzyli w swoich intelektach jakąś formę bóstwa lub też wykrzywili prawdziwe bóstwo i stworzyli na poziomie tego wykrzywienia jakąś treść. To jest religia. I on o tym mówi. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich dalekie jest ode mnie. On to rozpoznaje w tamtym czasie. W tamtym czasie w religijnym kraju, w religijnym miejscu, w pobożnym miejscu, gdzie Jahwe, wielki Bóg Bogów, tak, jest Bogiem Izraela. I dalej mówi, daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I to jest o humanizmie. Nauki, które są nakazami ludzkimi. 7 rozdział, 7 werset. A w 6 wersecie jest religia. Jezus pokazuje tą rzecz bardzo prosto, że religią jest rozdzielenie w człowieku jego serca, czyli jego głębi, tego, co on naprawdę przeżywa, czego realnie doświadcza w środku, od tego, co robi na zewnątrz. Ludzie nie przeżywawszy Boga, wyznają Boga. Wiecie, taki artykuł napisałem. Ja w ogóle podważam wiele nowych narodzeń. To nie są nowe narodzenia. Bo to, że ktoś wyznał Jezusa Panem, to nic nie znaczy. Dobrze byśmy popracowali, to by pies wyznawał. A na pewno każda papuga większa. I mówienie o tym, kto wyzna ustami swoimi będzie zbawiony, to jest bzdura. Bo ja dzisiaj napisałem, to jest greckie słowo homologeo. Wyznać znaczy homologeo, czyli zgodzić się ze wszystkim, czym był Jezus, co robił Jezus, co sądził Jezus. To jest wyznanie. Homologeo, tego jest słowo homologacja, zgodność z oryginałem. A wyznanie, to czyli ta homologacja, ona jest związana z tym, w co się uwierzyło. Więc widzimy religię, czyli coś, co jest
rozdzieleniem wnętrza człowieka, serca, rzeka, głębi, to jest to słowo kardio użyte. Głębia. Od tego, co ludzie robią na zewnątrz. I dalej, daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I to jest humanizm. Szeregi nauk ludzkich, nakazów ludzkich. Co należy, jak się powinno. Powinieneś tak, powinieneś inaczej. Nie możesz tak, nie możesz inaczej. To jest humanizm wszystko. Rozumiecie? Każdą dziedzinę życia jesteśmy w stanie wziąć teraz i zobaczyć, jakie ona ma podłoże. Weźmy cokolwiek. Cokolwiek weźmy sobie, styl ubierania, jakakolwiek inna rzecz. To są rzeczy związane z naukami ludzkimi. Ja ostatnio córce naszej mówiłem, na temat mody. Ja mówię, Sara, wzrastaj w jednej rzeczy. Kreuj, nie naśladuj. Całe życie kreuj, nie naśladuj. Ten, co kreuje, dotyka prawdy, nie ten, co naśladuje. Naśladowcą można być na początku jakiejś drogi. Na chwilę, prawda? Później naśladownictwo przechodzi w branie przykładu, a to jest już o wiele szerszy i głębszy temat. Bo ale bo tu już wchodzi w grę przyglądanie się czemuś, co ma wzbogacić ciebie, prawda? A tutaj jest jak w U napisane, że daremnie mi cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Czyli my widzimy tutaj, że istnieje jakaś potężna grupa społeczna, która oddaje naukami ludzkimi cześć Bogu i mówi, to tak należy. I to jest humanizm. To jest humanizm. To jest cały zhumanizowany system. W ogóle nie wiem, czy wy się czasami interesujecie, do jakich wniosków dochodzą różni kapłani Kościoła katolickiego. Zresztą protestantom niewiele w ogóle, to chyba nie ma większej różnicy, ale akurat tamci o tym jakby uwydatniają to o wiele bardziej, prawda? To w ogóle, wyobraźcie sobie, w jaki sposób jest dzisiaj interpretowane teologicznie rozmnożenie chleba przez teologów katolickich. Jest interpretowane w ten sposób, że to w ogóle nie jest tak, że Jezus chleb rozmnożył i te ryby tam. Że tutaj to chodzi o to, że On tak ich zainspirował, że oni swoje wyjęli i jedli. I dzielili się z innymi. Że ci, którzy nie mieli, to od tamtych wzięli, co mieli, bo zostali zainspirowani miłością, którą Jezus tam... I to się głosi, rozumiecie? To się tego się naucza w ogóle. Szok! Ja wierzę w ten cud po prostu. Tak, bo to jest w ogóle wyparcie tego systemu. On się wszystko wytłumaczy teraz. My to wszystko wytłumaczymy. Wytłumaczmy to wszystko. Zostawmy pewne ikony sobie, które będą stanowiły jakąś tam formułę nadprzyrodzoności, prawda? Natomiast resztę wytłumaczmy, bo trzeba to wszystko intelektualnie ogarnąć. A to jest napisane, daremnie mi cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Daremnie mi cześć oddają. Chcę, żebyście wiedzieli, że Jezus dawno głosił o religii i humanizmie, że to nie jest to, że to my to wymyśliliśmy i my się tego przyczepiliśmy. Bo to jest stare, jak stara jest Biblia. Dalej mówi, przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Stricte opisane działanie ducha humanizmu. Ja mówię do człowieka, nikogo nie znasz według ciała. Żony, dzieci, męża, matki, ojca, brata, siostry. Nikogo nie znasz według ciała. Nauka Boża. A nauka ludzka jest taka. Rodzina jest na pierwszym miejscu. Ja mówię, główno prawda. I mówię to jako mąż i ojciec. No nie jest na pierwszym miejscu. W ogóle nie ma pojęcia pierwsze miejsce. Humanizmem już jest ustanawianie tego rodzaju hierarchii. Bóg, rodzina, kościół, to herezja. Herezja. To w ogóle ja nie wiem,
Chcę, żeby się umieli korzystać też z tego w ogóle, co Jezus już dawno mówił, bo to nie to, że to jest nowo, to, że to my nowożytne nauki jakieś tutaj wprowadzamy w ogóle. To nie, to On to mówił. On o tym głosił. Czy humanizmem jest zaniedbywanie, czyli spychanie na bok duchowych prawideł, tak? A w zamian za to podnoszenie zasad ludzkich, które gloryfikują człowieczeństwo. Gloryfikują człowieczeństwo. Rozumiecie? Ludzie tak mówią, jak możesz na kogoś powiedzieć, że on jest głupi? Ja mówię, bo on jest głupi. Ale tam jest napisane w Biblii, to by nazwał brata swego głupcem. Ja mówię, człowieku, to w ogóle umiesz czytać? Może sobie inny przykład znać. Może po rosyjsku poczytam, może czegoś dowiesz. Ja to już naprawdę nie tłumaczę ludziom. Ja mówię przecież, a jakie jest jego zachowanie? Zobacz, jak on się zachowuje. Przecież zachowuje się jak debil. Debil. Upośledzony w stopniu lekkim. Taka jest definicja debilizmu. Upośledzenie w stopniu lekkim. Po prostu jest medyczne. Tak? Jeżeli do niego się mówi jakąś prawdę, a on w ogóle nie robi tego, tylko robi coś innego, to dla mnie to jest debil. Dla mnie diabeł to debil na przykład. Tak? Jakkolwiek inteligentny. Można być mega inteligentnym, a niestety debilem. I można być narodzonym z Bożego Ducha, mieć zbawionego ducha, mieć duszę debila. Dlatego zachować się jak debil. I teraz, ale jak możesz? Prawda? No ja mówię, ale jak to nie mogę? No to bo ja, dlaczego nie? No tak, bo tak nie należy. Ale kto tak powiedział, że tak nie należy? Rozumiesz, jak to w ogóle Jezus mówi w ogóle w jednym fragmencie, kto by nazwał głupcem brata swego, prawda? A w drugim fragmencie mówi głupcze. Choćbyś cały świat pozyskał, tak? A na duszy swojej stratę poniósł, tak? Cóż z tego? Tu chodzi o to, że to w ogóle są zupełnie różne wypowiedzi dotyczące zupełnie różnych rzeczy. Chodzi o to, żebyście zobaczyli, że przykazania, zaniedbywanie przykazań Bożych, a trzymanie się nauki ludzkiej, tak? To jest praktyczne działanie ducha humanizmu. Praktyczne działanie ducha humanizmu. I mówił, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. To chytrze robicie. Macie w ogóle już cały mechanizm działania tego. I dlatego chcę, żebyście to wiedzieli też z takiej przyczyny, że by nie tylko to przekazywać, ale umieć to jakby żyć tym w ten sposób, żeby być czujnym na wszelki wpływ religii i humanizmu do waszego życia. Bo ci ludzie, którzy od was podchodzili, to ich połknęła religia albo humanizm. Coś ich połknęło. Coś ich połknęło. To religia albo humanizm połknęło tych ludzi. Oni tutaj przyszli szukać czegoś, tak? Co nie było nauką Bożą. A że przyszła nauka Boża tutaj, tak? To w ogóle zaczęło wszystko w nich się poruszać. Poruszało to się już wcześniej i nauka Boża bardziej się wzmagała, tym bardziej to wszystko w nich się poruszało i wreszcie ci ludzie podchodzili, nie wytrzymali pewnie rzeczy. To jest humanizm. Inni być może z religijnych przyczyn. Bo nie było spójności między sercem a różnymi rzeczami. Ostatnio do mnie dzwoni człowiek i mówi tak, proszę Pana, a jak tam wy macie? A macie pamiątkę Wieczerzy Pańskiej? A ja mówię, kolego, czego ty ode mnie chcesz? A to wy jak się tam zachowujecie? Jakie macie tam rzeczy na tym spotkaniu? Ale ja mówię, ale o ty mnie o co pytasz? Pytasz mnie o jakieś zachowania? No ja nie wiem, jakieś produkty, co tam się przynosi? Bo ja nie mam, co ty mnie dokładnie pytasz. O co tobie chodzi? Co wy tam macie? No bo zielonoświątkowcy mają to, a to ci mają tamto, a co wy macie? Ja mówię, my nic nie mamy, no nic tam nie mamy, no nie wiem, tak się schodzimy i tak siedzimy. Jakoś. Bo ludzie się pytają o religię, bo są zdominowani religią, bo się pytają o humanizm. A jak u was to działa? Ja mówię, wiesz, no tam my spotykamy się z Bogiem, no z Bogiem się spotykamy. To jest różnie, różnie. Naprawdę jest bardzo różnie. Na pewno zawsze jest prawdziwy.
I, tam, i dalej mówi Jezus w 13 wersie, tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę. I teraz zobacz. Humanizm wypłukuje prawdę Bożą z człowieka. Unieważnia ją. Unieważnia. Rozumiesz? Zobacz, jak można unieważnić. Wiesz, co tylko może, co, o czym mówi Pismo Święte, co może unieważnić Słowo Boże? Nauka ludzka. Nic innego nie może unieważnić Słowa Bożego. Żaden demon, żadna akcja, nic. Nauka ludzka. Nauka ludzka. Dlatego chcę, żebyście na te rzeczy byli uczuleni i umieli to rozpoznać, że kolejni ludzie, którzy będą przychodzić do Was, oni będą pobrudzeni tymi rzeczami i będziecie musieli umieć te rzeczy z nich wyciągnąć, wyrzucić. A religia i humanizm, o których Jezus już mówił 2000 lat temu, takie banalne rzeczy. Dlatego to nie są wymysły naszych nauk, tylko to jest stara nauka Jezusa. I to chciałem nagrać.